miejsce docelowe jest po lewej stronie. Kurde, powiem wam, że chata wygląda naprawdę dobrze. Z tej strony kamper. Chyba wybił. O kurde, to dom jakiegoś zbieracza. Zobaczcie, ile tam jest rzeczy. Halo? Nikogo nie widać. Tutaj drzwi zamknięte. Kolejny samochód. A co to jest? Taunus. O kurde. Może tu być naprawdę miejsce tych aut. Nie idzie otworzyć. Wejście do garażu. Kurde. Słuchajcie, tu musiała być prowadzona jakaś działalność. Jakieś pieski. Koraliki, wszystko nówka. Ciekawe, czym jeszcze nas zaskoczy ten dom. Nie wiem, czy będziemy się w stanie dostać do domu. Przynajmniej obejdziemy go i zobaczymy, co pozostało tutaj. Ewidentnie ktoś prowadził jakąś działalność. Wszędzie widzimy różne przedmioty, które sprzedawano. Zobaczcie, ile okularów. O kurde. Jedzenie dla psa. A raczej kości do zabawy. Zabawki dla piesków. O kurde, zobaczcie, ile tego jest. Najprawdopodobniej sklep zamknięto. Być może
Właściciele tego domu już nie żyją. Dlatego to wszystko niszczeje. Tylko powiem tak, że dom wygląda całkiem fajnie. Wcale nie jest to jakaś ruina. W Holandii to się rzadko zdarza, że takie domy stoją bezczynnie. Tu zobaczcie, jaki sprzęt. Rowerek kolejny. Taki mini plac zabaw. Chyba była jakaś szklarnia albo kolejny magazyn. Powiem, że jestem w szoku, że to wszystko jeszcze tutaj jest. Zobaczcie maszyny. Kosa spalinowa. Maszyna do szycia. Się zawalił. Ktoś tutaj jakieś wyroby drewniane przytrzymywał. Chyba, że nawet sami tworzyli. Być może jakaś taka stodoła albo stolarka. Możliwe, że mieszkał tutaj też stolarz. Kto wie. Bardzo dużo drewna tutaj jest. Pewnie je tutaj obrabiał. Próbuję jeszcze wejść do domu. Jak się nie uda, no to niestety musimy opuścić teren. Tu jest jeszcze coś otwarte. Kolejny magazyn. O, całkiem fajny rower. Tutaj kolejny, ale starszy trochę. Magazyny są pootwierane, ale z tego co widać, to dom zamknięty. Z jednej strony dobrze. Wejście główne. Żeby ten patyk miał zabezpieczyć ten dom.
Tak, o kurde. Okay. Ja, okej. Niestety trzeba wyjść. O kurde, zobaczcie ile tego wszystkiego tutaj jest. O kurde, czyżby ktoś tutaj prowadził sklep? Ciężko powiedzieć. O kurde, ale tego jest. Pełne magazyny, cały dom różnych przedmiotów, ale jeden Holender się czepiał, że tutaj wszedłem, więc zrobię taką szybką eksplorację i będziemy stąd wychodzić, żeby nie podjechał tutaj. Faktycznie ktoś prowadził sklep. Coś tam piszczy, coś jak alarm. Być może jest tutaj podłączony alarm. Dobra, wybaczcie, że nie mogę tu dłużej zostać, ale jakiś Holender się rzucał, że jestem tutaj w tym obiekcie, więc zaraz kogoś zakomunikuję. Muszę stąd spadać jak najszybciej. Niestety, jeszcze jest wejście na górę. Dobra, moi drodzy, wychodzimy stąd. Może kiedyś będzie okazja zostać tu dłużej, ale nie dzisiaj. Dobra, trzymajcie się, na razie i do zobaczenia.